Dziękuję, że zechciałeś się ze mną spotkać. Słyszałam o tobie wiele bardzo interesujących rzeczy, dlatego zależało mi na tym, aby spotkać się z tobą osobiście. Na początku chciałabym umieścić twoje dane w swojej bazie, jeśli nie masz nic przeciwko. Świetnie. Poproszę więc o twoje pełne imię i nazwisko. Oraz o adres zamieszkania. A także o numer telefonu oraz o twój numer PESEL. Bardzo dobrze. Chciałabym dzisiaj przeprowadzić z tobą test z wykorzystaniem plam atramentowych. Tak, słyszałam, że przechodziłeś już taki test, a twoje wyniki były wprost wybitne. Jednak to, co wyróżnia moje badania, to fakt, że tablice zostały stworzone przeze mnie na podstawie twoich dotychczasowych badań i osiągnięć. Przeliczę jeszcze tablicę, aby upewnić się, że mam komplet. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dziewięć i dziesięć. Wszystko jest gotowe. Możemy zaczynać? Bardzo dobrze. A więc pierwsza tablica wygląda w ten sposób. Powiedz mi proszę, co tutaj widzisz? A, to bardzo interesujące. Bardzo ciekawe, tak. Dostrzegasz może tutaj jakieś znaki szczególne? Rozumiem, tak. Mówisz o prawej czy o lewej stronie? O środkowej części. O tej, tak? Widzisz tutaj coś jeszcze? Zapiszę sobie pokrótce to, co powiedziałeś i przejdziemy do kolejnej tablicy. Świetnie. Kolejna z tablic, którą przygotowałam, wygląda o tak. Powiedz mi proszę, co widzisz?
na całej powierzchni. Mówisz o tych częściach, tak? A co z pozostałym wzorem? To, co mówisz, może świadczyć o bardzo wysoko rozwiniętych zdolnościach poznawczych. Czy chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć? Chodzi o to, o te części. Kolejna bardzo ciekawa interpretacja. Tak. Zrobię jeszcze krótką notatkę, ponieważ nie chcę o niczym zapomnieć. Dobrze. Trzecia tablica prezentuje się w ten sposób. Zawiera ona kilka ukrytych elementów. Jestem ciekawa, czy je odnajdziesz i zinterpretujesz. Proszę bardzo. A mówisz o tym i o tym, tak? A co z pozostałymi elementami? A powiedz mi, czy dostrzegasz tutaj motywy bardziej zwierzęce, czy może bardziej ludzkie? Człowiek o przeciętnej inteligencji nigdy by do tego nie doszedł. Możesz wierzyć mi na słowo, tak? Dobrze. Wszystkie badania, wszystkie testy interpretuję zazwyczaj w ciągu kilku dni. Kolejna tablica atramentowa wygląda tak. Co widzisz tym razem? Dostrzegasz zarówno ruch, jak i pewien rodzaj elementu statycznego. Dobrze rozumiem? Tak. Ta karta podpowiada mi, jakie są twoje cechy osobowościowe. Tak. Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Na przykład o tym elemencie? A o tym i o tym? Świetnie. To
bardzo ciekawe spostrzeżenia. Muszę je koniecznie zapisać. Od piątej karty, czyli od tej, odpowiedzi przestają być oczywiste. Chociaż w Twoim przypadku nie usłyszałam jeszcze odpowiedzi oczywistej. Co widzisz tym razem? Zaskakująca interpretacja. Tak. Możesz mi powiedzieć o tej karcie coś jeszcze? A, bardzo cenne spostrzeżenie. Powiedz mi jeszcze, czy czujesz się zaniepokojony, gdy patrzysz na nią? A raczej uspokojony, tak? Świetnie. Czy coś jeszcze? Sporządzę teraz krótkie podsumowanie tych pięciu kart. Plama atramentowa, którą przed chwilą rozpatrywałeś, dotyczyła interakcji społecznych. Przejdźmy więc do szóstej tablicy. Strony nie są identyczne. To prawda. Różnią się między innymi kilkoma szczegółami w postaci bardzo cienkich, czarnych, nierównych kresek. Dostrzegasz tutaj motyw zwierzęcy, czy może widzisz jakiś przedmiot? Tak, ta karta jest dość skomplikowana. Czy chciałbyś dodać coś jeszcze na jej temat? I to jest kolejna odpowiedź, która świadczy o Twojej ponadprzeciętności. Teraz pokażę Ci pozostałe cztery karty i nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa Twoich odpowiedzi. Pierwsza z kolorowych kart wygląda tak.
większość ludzi nie byłaby w stanie określić tego rysunku, nazwać go. Tak, a jaka jest Twoja odpowiedź? Mówisz o tej części, tak? Według Ciebie wszystkie strony ze sobą współgrają, łącznie ze środkiem i zielonym elementem, tak? Jestem pod ogromnym wrażeniem. Chciałbyś dodać coś jeszcze? Tyle w zupełności wystarczy. Tak. Sporządzę jeszcze notatkę. Jeśli chciałbyś zrobić przerwę, to daj mi proszę znać. Czyli możemy kontynuować, tak? Dobrze. Dzięki ósmej karcie będę mogła określić Twoje ewentualne zaburzenia, dlatego skup się teraz, proszę. Co według Ciebie przedstawia ta kolorowa plama tuszu? Dobrze. A co możesz powiedzieć mi o części dolnej? A o częściach bocznych, o części prawej i o części lewej? Świetnie. To powiedz mi proszę jeszcze, co czujesz, gdy patrzysz na tę kartę? Świetnie. Absolutnie nie masz powodu do niepokoju. Możesz być spokojny. Pokażę Ci teraz kartę numer 9. I tym razem nie mów mi, co widzisz. Powiedz mi jedynie to, co czujesz. Tak. To dość skrajne uczucia, ale bardzo interesujące. Po raz pierwszy w swojej karierze słyszę taką odpowiedź. Tak. Świetnie. Chciałbyś jeszcze coś dodać? Już nic nie przychodzi Ci do głowy. Dobrze.
I tak przeszliśmy do ostatniej tablicy. Ona jest zdecydowanie najtrudniejsza do interpretacji. Poza tym jest w niej ukrytych kilka symboli. Potrafisz je odnaleźć? Poszło ci to bardzo szybko. Zdecydowanie. I ostatnia notatka. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego testu. Pełne wyniki będę mogła przedstawić ci dopiero za kilka dni, ale już teraz mogę ci powiedzieć, że masz w sobie pierwiastek geniuszu. Zarówno twoja inteligencja językowa, jak i inteligencja przestrzenna, interpersonalna i intrapersonalna są na zadziwiająco wysokim poziomie. Zarówno twoje zdolności poznawcze, jak i cechy charakterologiczne zdecydowanie wybijają się ponad tłumy. A przy tym wszystkim zdaje się, że nie masz absolutnie żadnych zaburzeń, co muszę przyznać, czyni z ciebie jednostkę wybitną. Resztę wniosków przedstawię ci za kilka dni. Tymczasem dziękuję, że poświęciłeś dla mnie kilka chwil.